Cześć, z tej strony Marcin Połowianiuk, Spidersweb.pl. Dziś mam dla Was świeżutkie pierwsze wrażenia z nowych smartfonów Samsung Galaxy S7 i Galaxy S7 Edge. Samsung już po raz drugi zaprezentował dwie wersje swojego flagowego smartfona, czyli płaskiego Samsunga Galaxy S7 z ekranem o przekątnej 5,1 cala oraz zakrzywionego Samsunga Galaxy S7 Edge z ekranem o przekątnej 5,5 cala. Oba smartfony kontynuują dobrze przyjętą stylistykę zaprezentowaną po raz pierwszy w Samsungu Galaxy S6. Nie oznacza to jednak, że bryły smartfonów są takie same. W płaskim i mniejszym modelu zmieniły się plecki, które teraz mają zakrzywione krawędzie, dzięki czemu smartfon znacznie lepiej leży w dłoni. Poprawiły się także krawędzie w wersji Edge, dzięki temu ten smartfon też trzyma się lepiej. Ze smartfonów zniknęły też charakterystyczne przełamania na górnej i na dolnej krawędzi. Zmiany widać także na tylnej ściance, gdzie znacznie zmniejszono wysepkę wystającego aparatu. Dzięki temu smartfon jest znacznie bardziej płaski i te różnice naprawdę czuć, kiedy odkłada się telefon na blat stołu. Podobnie jak w poprzedniku, front oraz plecki są pokryte szkłem, a ramki są wykonane z metalu. Jeśli chodzi o podzespoły, najnowsze Samsungi Galaxy S7 nie mają się czego wstydzić. Oba są napędzane przez najnowszy model 8-rdzeniowego procesora Exynos, a dodatkowo mają 4 GB pamięci RAM. Moc procesora wzrosła o 30%, a moc układu grafiki aż o 64%. Samsungi działają w oparciu o Androida 6.01 Marshmallow. Wygląda też na to, że Samsung wyeliminował większość mankamentów z Samsunga Galaxy S6. Oba smartfony spełniają normę IP68, a więc można je zanurzać w wodzie na głębokość nawet powyżej 1 metra. Kolejną nowością, a raczej wielkim powrotem, jest karta microSD. Samsungi Galaxy S7 potrafią obsłużyć karty microSD o pojemności do 200 GB. Producent postanowił też poprawić wydajność swoich smartfonów poprzez powiększenie pojemności akumulatorów. Samsung Galaxy S7 ma teraz 3000 mAh, a jego większy brat aż 3600. Oba smartfony wykorzystują też szybkie ładowanie i mogą być ładowane bezprzewodowo. Na szczęście Samsung zastosował tutaj popularny port microUSB zamiast nowego standardu USB Type-C. Pod ekranem nadal znajduje się czytnik linii papilarnych, natomiast w Polsce nie możemy jeszcze skorzystać z jednej z najważniejszych jego funkcji, czyli Samsung Pay. W Samsungach Galaxy S7 pojawiło się też sporo nowości w oprogramowaniu. Oba modele dostały funkcję Always On Display, dzięki której na ekranie blokady można wyświetlać informacje, np. takie jak zegarek albo kalendarz. Ekrany są całkowicie konfigurowalne i wykorzystują technologię AMOLED, dzięki której świecą tylko te piksele, które są podświetlone. Pozostałe są całkowicie czarne. Nowością jest też centrum gier. Samsung pozwala teraz zmieniać ustawienia graficzne dla gier i decydować, czy chcemy mieć wysoką wydajność i 60 klatek na sekundę, czy może wolimy poświęcić jakość na rzecz mniejszego wykorzystania baterii. Podczas gry możemy też aktywować specjalną nakładkę, która zawiera komplet przydatnych funkcji. Zakrzywiony Samsung Galaxy S7 Edge dostał też unowocześnioną wersję interfejsu Edge UX. Pozwoli ona wysuwać z bocznej krawędzi nowe typy ekranów. Możemy mieć na nich kontakty, nasze ulubione aplikacje, ekran zadań, a także różne aplikacje firm trzecich. Nie mogło też zabraknąć oczywiście linijki. Deweloperzy będą mogli tworzyć swoje własne paski. Jedną z najważniejszych nowości Samsungów Galaxy S7 jest nowy aparat. Samsung podszedł do aparatu bardzo rozsądnie i zmniejszył liczbę megapikseli z 16 milionów na 12. Choć może się to wydawać dziwną opcją, to w rzeczywistości sprawia to, że bardzo urosła wielkość pojedynczego piksela, dzięki czemu pada na niego więcej światła, co przekłada się na lepszą jakość zdjęć. Poprawiła się także światłosiwa obiektywu. Jasność zwiększyła się z f1.9 do f1.7, co także zapowiada mniejsze szumy oraz lepsze zachowanie aparatu w słabym świetle. Na pokładzie mamy też nowy i znacznie szybszy moduł autofokusu. Miałem okazję porównać go z Samsungiem Galaxy S6, a także z iPhone'em 6S Plus. Nowy Samsung Galaxy S7 zostawił te dwa smartfony naprawdę daleko w tyle. Na pierwszy rzut oka Samsungi Galaxy S7 i S7 Edge wyglądają na świetne i naprawdę dopracowane smartfony. Nie ma tu co prawda żadnej rewolucji ani jednej funkcji, która szczególnie wybijałaby się ponad inne, ale za to Samsung poprawił większość mankamentów i bolączek Samsunga Galaxy S6. Nowe smartfony trafią do sprzedaży w marcu.